Witam serdecznie. Same fakty dzisiaj. Postaramy się sprawdzić, szanowni państwo, co się dzieje w Polsce. Czy już są miasta, w których naprawdę ceny nieruchomości spadają? Dlatego proszę pozostać ze mną, bo będziemy analizować naprawdę faktografię. Będziemy patrzeć, jak to wszystko wygląda w danym momencie. A zabiorę państwa do bardzo fajnego miejsca. Problem jest w tym, szanowni państwo, że ja nagrałem ten film już, który teraz słuchacie. Znaczy się nagrałem go, ale niestety plik się skoruptował, corrupted plik, prawda? I no niestety to się skasowało. No i mi pozostał tylko wideoplik i dlatego chciałbym, dlatego nagrywam dla państwa to jeszcze raz i mam nadzieję, bo powiedziałem bardzo wiele ważnych rzeczy i mam nadzieję, że sobie je wszystkie przypomnę. Dlatego postanowiłem nagrać jeszcze raz, mam wideo, nie mam głosu i dlatego bardzo proszę pozostać, bo to jest bardzo ważne wideo, bo tam są bardzo ważne rzeczy, szanowni państwo, których nie usłyszycie gdzie indziej na temat rynku nieruchomości. Tutaj zabieram państwa do Jeleniej Góry, czyli przepięknej miejscowości i popatrzmy, co tutaj się dzieje. Co tutaj się dzieje? Nieruchomości, co prawda rudery, bo rudery zaczynają się od 129 tysięcy złotych, prawda? Proszę zobaczyć, no tutaj to jest oczywiście totalnie do remontu, no ale widzimy, że już można kupić coś w Jeleniej Górze, w Plichowicach, pod Jelenią Górą, 75 metrów kwadratowych za 115 tysięcy złotych, szanowni państwo. Co prawda, to prawda do remontu. No ale no czego my tam chcemy oczekiwać, prawda? No ale to jest 115 tysięcy złotych. Tutaj mamy, proszę zobaczyć, troszeczkę mniejszy, znaczy troszeczkę mniejszy, 32 metry kwadratowe, a już nie jest aż takie do remontu, prawda? Oczywiście do remontu widzimy, że to też jest do remontu w znacznym stopniu, no ale widzimy, że, szanowni państwo, to co nam się wmawia, tutaj mamy ceny Jelenia Góra, to jest przepiękne miejsce przecież. Jelenia Góra jest pięknym, cudownym miejscem, szanowni państwo. Ten, kto był w Jeleniej Górze, ten rozumie, ten wie. Proszę zobaczyć, tam chyba Śnieżka jest, prawda, te piękne góry. Proszę zobaczyć, tu mamy następne mieszkanie, 94 metry kwadratowe od Plichowic. Proszę sobie wyobrazić, 140 tysięcy złotych, szanowni państwo. 140 tysięcy złotych, 94 metry kwadratowe. Popatrzcie, nawet nie jest do remontu to co teraz się klika, prawda? Bo ja próbuję sobie przypomnieć, bo ja nagrywałem ten film wczoraj, no i się okazało, że tego pliku nie da się odzyskać, no i muszę nagrać znowu i mam nadzieję, że wszystko będę pamiętał, bo kilka bardzo ważnych rzeczy powiedziałem, których wcześniej nie powiedziałem. Tak więc proszę patrzeć, proszę oglądać, razem ze mną ekscytujmy się tą sytuacją, szanowni państwo, bo w Plichowicach pod Jelenią Górą można kupić 100 metrów kwadratowych, szanowni państwo, za 140 tysięcy złotych, tak? Proszę sobie to wyobrazić, 140 tysięcy złotych, a media głównego nurtu nam wpajają, że to trzeba milion złotych dać, półtora najlepiej na kredyt i to najlepiej 10% i spłacać to 70 lat, niech wnuki spłacają. Proszę zobaczyć, tutaj następna nieruchomość, też w sumie można się już wprowadzać. 78 metrów, 79 metrów, szanowni państwo, jeden Staniszów, prawda, Staniszów, a to chyba sprawdzałem i on jest pod Jelenią Górą, Staniszów, tam dosyć daleko, czy blisko, nie wiem, ale proszę zobaczyć, szanowni państwo, 80 metrów kwadratowych, co prawda, no w takim miejscu, wiadomo, że w takim miejscu mogą być bardzo mili, bardzo fajni ludzie, mogą być fajni, bardzo fajni ludzie, no ale z drugiej strony wiadomo, im brzydsza nieruchomość, bardzo często ci ludzie są już tacy, wiecie, no różni, tak więc, ale bardzo często w takich właśnie budynkach są też bardzo fajni ludzie, prawda, więc to też nie trzeba pojechać, zobaczyć, pogadać z sąsiadami, jacy są sąsiedzi, czy są fajni, bo to różnie bywa, prawda, bo to, że stan techniczny, znaczy, że wygląd budynku jest jaki jest, to nie znaczy, że ludzie tam są kiepscy, prawda? Może ludzie są fajni, bo to też odstrasza, bo widzimy, no po prostu może nie mają pieniędzy, może dlatego tak budynek wygląda. No ja tego nie wiem. A może są bardzo fajni ludzie, może są same stare, miłe babuszki, prawda, które bardzo by się cieszyły, gdyby ktoś tam młody się wprowadził i usłyszałyby śmiech dzieci, szanowni państwo. Taka rzeczywistość. 80 metrów kwadratowych za 150 tysięcy złotych. Proszę sobie to wyobrazić. Koło Jeleniej Góry. No ale Polsce się, ale Polakom się wmawia, że Polacy mają kupować sobie, wiecie, 80 metrów kwadratowych za 1,5 miliona złotych. Najlepiej na kredyt 10%, który potem wzrośnie do 15%. I tacy ludzie to w trzecim pokoleniu nawet się za to nie wypłacą, jeżeli będzie totalne załamanie waluty, bo przecież taka rzeczywistość też może przyjść, prawda? A oprocentowanie z dzisiejszego 5,75
Oczywiście może wzrosnąć na znacznie więcej. Pamiętajmy, w Islandii jest 10%. Proszę bardzo, to jest jak za darmo, można powiedzieć, w porównaniu do tego, co nam opowiadają. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, ja tutaj, aha, przypominam sobie, że chciałem sprawdzić, gdzie jest Staniszów, tak? No i sprawdźmy, gdzie jest ten Staniszów, Szanowni Państwo, gdzie jest tu Staniszów, bo tutaj leci to wideo, a ja po prostu staram się nagrać ścieżkę głosową. No i Staniszów tutaj jest, a on był 11 kilometrów, sobie przypominam, popatrzmy, jaki tam jest ładny pałacyk pod Staniszowem. Staniszów jest troszeczkę daleko od Jeleniej Góry, ale to jest tylko 7 kilometrów. Proszę zobaczyć, to jest w stronę Karpacza. Generalnie nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Jelenia Góra jest koło Szklarskiej Poręby, koło Karpacza, prawda? To są piękne miejsca, to są piękne, to są cudowne, piękne miejsca. Jest blisko do Czech, jest blisko do Niemiec. Szanowni Państwo, w Polsce piękne polskie góry, nasze kochane, prawda? I tutaj teraz sprawdzam, ile jest dokładnie tych kilometrów od tego Staniszewa, gdzie są te nieruchomości. I proszę, wyobraźmy sobie, że to jest tylko 7,3 kilometra, tak? 7 kilometrów to można przejść pieszo, spacerkiem. W godzinkę bez żadnego problemu, prawda? Oczywiście nie mówię, żeby ktoś chodził spacerkiem, ale tylko tłumaczę, czy to jest daleko, czy to jest blisko. To jest blisko, szanowni państwo, bo jeżeli chodzi o miasta typu Wrocław, Kraków czy Trójmiasto, no to nawet jeżeli mieszkamy bardzo często w ramach miasta, to i tak na przykład od centrum jesteśmy oddaleni na przykład 12 kilometrów. Im większe to miasto, tym bardziej, prawda? Z końca Gdyni na koniec Gdańska, szanowni państwo, jest, nie wiem, 30 kilometrów, tak? Czy tam czas, czy tam z końca z takiej miejscowości Reda do takiej miejscowości Pruszcz Gdański, bo ja to tam Redę rumię i zaliczam do Gdyni, czyli do Trójmiasta, a Pruszcz Gdański to ja zaliczam do Gdańska, czyli też do Trójmiasta, prawda? I na przykład z Redy do Pruszcza Gdańskiego, szanowni państwo, jedzie się, nie wiem, tam 60 kilometrów jest, a to właściwie jedna aglomeracja, można powiedzieć, prawda? I proszę zobaczyć, co się dzieje w danym momencie. Mamy pogodę piękną, mamy 7 stopni w Jeleniej Górze, jutro 11, 13, 9, 5, to jest bardzo, szanowni państwo, ciepło. Nie trzeba ogrzewać, bardzo dobra pogoda. Można się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo z tego cieszyć, ze względu na to, że nie trzeba używać tyle drewna, nie trzeba używać tyle węgla, nie trzeba używać tyle gazu, bo jest po prostu zwyczajnie ciepło. Wystarczy sobie upiec chleb, w piekarniku już mamy ciepło w domu, wystarczy sobie upiec jakąś pieczeń, jakieś mięso, jakiegoś kurczaka, szanowni państwo, jakąś pieczeń, szynkę i już mamy w domu ciepło, ugotować zupę, grochówkę, szanowni państwo, bo grochówka się długo gotuje, prawda? No to i już mamy w domu ciepło, prawda? 7, 11, 13, 9, 5 stopni to jest żyć, a nie żyć, można powiedzieć, bo w takiej temperaturze bierze nawet 3-4 razy mniej gazu, aniżeli w temperaturze minus 10-15, z jaką mieliśmy do czynienia w listopadzie, w październiku, w grudniu, prawda? Już tam nawet do połowy stycznia była bardzo mocna zima. Przecież to było po minus 10-15 stopni w całej Polsce, no a były miejsca, gdzie było po minus tam 20 i chyba nawet wyżej. Ale tutaj zobaczmy dodatkowo, bo chciałem porównać także, szanowni państwo, te nieruchomości z Jeleniej Góry, czy one są drogie na tle naszej Polski i także Europy. I zaraz będziemy coś tam porównywać, prawda? Proszę zaczekać i proszę zobaczyć, w Warszawie też po 8-9 stopni bardzo przyjemnie, bardzo miło, bardzo fajnie, tak? Czyli no było bardzo źle, było bardzo zimno, no a jak na razie nam to odetchnęło. Prawda? Nic w Polsce tak nie pomaga jak odejście mrozów. Dzięki temu nie trzeba zużywać tej okropnej energii, prawda? Tej nie jest nam zimno, jest miło. Proszę tutaj dalej zobaczyć, bo tamte to były takie ruderki troszeczkę, takie gorsze, takie starsze, a tutaj mamy już takie dosyć dobrze wyremontowane. Jedne mniejsze, drugie większe, no ale widzimy 50, 60, 70 metrów kwadratowych można kupić za mniej niż 200 tysięcy złotych, szanowni państwo. Mniej niż za 200 tysięcy złotych. Proszę sobie to wyobrazić. Strupice Jelenia Góra, no, do remontu totalnie, ale to jest chyba tylko część tej nieruchomości. To ja nie wiem, bym nie chciał, chyba że to cały dom.
No nie wiem, może to cały dom do sprzedania, nie wiem, ale tutaj mamy coś ładniejszego. O, tutaj pamiętam, chciałem Państwu pokazać, bo bardzo mnie zainteresowała ta nieruchomość po lewej stronie w Piechowicach, tam gdzie pokazuje się Łapka. I generalnie mamy w Gdańsku mamy bardzo podobne miejsce, bo Gdańsk generalnie ma coś takiego, oprócz morza i tamtych lasów przy morzu, to tam mamy jeszcze, Szanowni Państwo, Trójmiejski Park Narodowy i na lotnisko prowadzi podobna droga, tylko czteropasmowa, znaczy się dwa takie pasy, czyli cztery. I też są podobne tam domy. Proszę sobie wyobrazić, że w Trójmieście też można poczuć się właśnie jak w takiej Jeleniej Górze, także właśnie jak w Piechowicach. No naprawdę, jeżeli ktoś był kiedyś na lotnisku w Gdańsku i zjeżdża Słowackiego, bodajże ona się nazywa, tam mi się myli zawsze, no to tam właśnie też podobnie wygląda. Trzeba wjechać z takiej górki, z Niedźwiednika, pod górkę się jedzie, zjeżdża się na Niedźwiednik, taka dzielnica gdańska i właśnie mi tu bardzo to przyjemnie przyjrze. W Gdańsku można, jak się chce, Zoo Gdańskie, na przykład Zoo Gdańskie jest położone w takich pagórkach, górkach i tam dalej za tym zoo, gdzie kiedyś Niemcy stacjonowali, jak było euro, to tam w ogóle człowiek się czuje jak w jakichś Bieszczadach, prawda, czy właśnie w jakiejś takiej Jeleniej Górze. No to jest śmieszne, bo tam są morenowe wzgórza, a morenowe wzgórza, Szanowni Państwo, są pozostałością lądolodu, a lądolód to pozostawi właśnie te górki, pagórki, prawda, a lądolód była taka zimna masa takiego śniegu i który sobie szedł, lądolód, Szanowni Państwo, przez naszą Polskę, posuwał się. Kto miał geografię, no to wie, co to jest lądolód. Lądolód chyba, tak, chyba tak. No ale widzimy, Szanowni Państwo, że popatrzmy, 75 metrów, 76 metrów kwadratowych za 199 tysięcy złotych, Szanowni Państwo, 199 tysięcy złotych, proszę sobie to wyobrazić. 76 metrów kwadratowych. No co prawda 5 kilometrów od Jeleniej Góry w Piechowice, czy tam może nawet więcej. No ale 80 kilometrów w lesie, w mieszkanie i widzimy, że to jest wszystko. Szanowni Państwo, nam się wmawia, że ty musisz mieszkać w zakorkowanej Warszawie, w zakorkowanym Krakowie, Szanowni Państwo, w zakorkowanych miastach, gdzie naprawdę już społecznie to się wszystko rozwala, że naprawdę nie jest okej. To wszystko szaleje, prawda? Naprawdę ludzie, można powiedzieć, powariowali w znacznym stopniu i poplecznictwo, intrygi, szubractwo, Szanowni Państwo, straszne rzeczy, korupcja, obrzydliwe rzeczy się dzieją w miastach, Szanowni Państwo, chociażby w Trójmieście i społecznie się miasto także Gdańsk zawala, prawda? A dodatkowo jak są te ceny, to już w ogóle się to nie opłaca, naprawdę. Proszę zobaczyć, jak to jest pięknie. Poproszę, patrzcie, 199 metrów kwadratowych, totalny remont oczywiście. Ściany zapyziałe, wszystko zapyziałe, prawda? Zagrzybiałe, może nie zagrzybiałe, ale stare zapyziałe, totalny remont. No ale to jest 66 metrów kwadratowych, Szanowni Państwo, za 199 tysięcy, tak? Zrozummy, że jeżeli ktoś daje zamiast 200 199, no to jest to wiadome, że oni chcą to sprzedać i nie mogą tego sprzedać. Bo po to się robi 199, żeby może ktoś chciał, bo 199 lepiej wygląda jak 200, prawda? Popatrzmy, tego jest cała masa. Cała masa, ja nie wiem, co się w Jeleniej Górze dzieje, znaczy się troszeczkę wiem, bo zrobiłem mały research, no i wiemy, że po prostu Jelenia Góra strasznie się starzeje, dzieci się nie rodzą. Nie, dodatkowo tam zabronili palić węglem i drewnem chyba w samej Jeleniej Górze, nie wiem tam dokładnie jak to wygląda, trzeba by było się przejechać i popytać, no ale sama Jelenia Góra jest piękna, nie wiem czy tam dlatego jest ludzie, tam nie chcą mieszkać, bo tam na przykład leży służba zdrowia, a może tam ludzie chcą mieszkać, bo może jakieś bandy, może jakieś mafie, może jakieś gangi, nie wiem, prawda, może po prostu się wyludnia, a może po prostu się, Szanowni Państwo, wyludnia i jest taka sytuacja, no jaką teraz widzimy. Ja wiem jedno, Jelenia Góra jest fajna, to jest cudownie, Szanowni Państwo, te góry są w ogóle piękne nasze, przecież kochane, tak, tak samo jest piękny Bałtyk, no ale no cóż mamy zrobić, no ten Bałtyk jest jaki jest, prawda, zanieczyszczony, zimny, no i tu z Bałtyku, no Morza Śródziemnego nie zrobimy. Jedziemy dalej, zobaczymy, czy więcej jest takich nieruchomości. No i widzimy, że jest cała masa, Szanowni Państwo, cała masa. Małe, dobrze wyremontowane, trochę droższe. Wielkie, niewyremontowane do remontu w tej samej cenie. Widzimy, cała masa, naprawdę. Jeżeli ktoś jeszcze widząc to próbuje wmawiać,
O jakimś wzroście cen nieruchomości, szanowni państwo, nam rzeczy, o jakimś wzroście cen nieruchomości, czy też wartości, naprawdę to już nie ma sensu. I proszę tutaj zobaczyć, na przykład tu jest 26 metrów i 80 centymetrów, jakaś tam kawalerka po 224 tysiące złotych, prawda? Czyli wprowadzasz się, proszę zobaczyć, wprowadzasz się, no może jak nie masz dzieci, to tak można mieszkać, prawda? No, nawet z żoną albo z dziewczyną można, prawda? Bez dzieci oczywiście, ale to jest, wiecie, 224 tysiące złotych i już pod klucz, prawda? Pod klucz, prawda, szanowni państwo? To jest pod klucz, proszę zobaczyć, tak? Niesamowita sytuacja, szanowni państwo. No to jest po prostu niesamowite, tak? No, jest to oczywiście 9 tysięcy złotych miesięcznie. Nie jest to tanio. Przepraszam, za metr kwadratowy, tfu, miesięcznie. Już jestem zmęczony, bo drugi raz to nagrywam i generalnie już widać po moim gardle, że ledwo mówię. Ledwo mówię, szanowni państwo. Drugi raz nagrywanie nie jest przyjemne, ale to zrobię, bo uważam to za bardzo ważne. Uważam za misję nagrać ten film jeszcze raz. Jakimś cudem opamiętał, zostało wideo i nagrywam głos. I proszę zobaczyć, tutaj na przykład to jest sama Jelenia Góra, prawda? Samo centrum. Proszę zobaczyć, jak tam ładnie jest. To jest do remontu, oczywiście, widzimy mniej więcej, tak? Ale proszę zobaczyć, szanowni państwo, 62 metry. Jelenia Góra w centrum za 230 tysięcy złotych. Szanowni państwo, za 230 tysięcy złotych. Popatrzcie, jak tam ładnie jest, tak? No tam w środku, no wiadomo, że to do remontu, bo wszystkie 40-letnie domy są do remontu. Szanowni państwo, wszystkie domy, przecież o, piec jest, no to go już nie można używać, bo tam chyba nie można używać, ale wszystko jest do remontu przecież, co jest starsze, prawda? Jest to oczywiste, prawda? Jest to oczywiste, tak? Jest to oczywiste, że jeżeli coś 40 lat nie było remontowane, no to jest takie, jakie jest, tak? No i widzimy, szanowni państwo, to jest 40, wiecie, to jest 4, popatrzmy tutaj na przykład po lewej stronie, tam u góry, bo widzimy, ładnie wyremontowane, za 37 metrów za 200. 39 tysięcy złotych, a tutaj po prawej stronie w ogóle mamy 66 metrów kwadratowych, szanowni państwo, Godyszyn, Jelenia Góra, już w takie w sumie można się wprowadzać, w miarę nie jest złe, prawda? 239 tysięcy złotych. Szanowni państwo, proszę zobaczyć, proszę to obejrzeć, proszę to na to spojrzeć. Tam 100-metrowy, proszę, w Podgórzynie zniknął za 124 tysiące złotych, tak? Więc naprawdę nie trzeba, szanowni państwo, się wyniszczać, nie trzeba naprawdę się martwić. Ja to ciągle mówię, jeżeli masz za duży kredyt, zawsze możesz sprzedać swoją nieruchomość, zostanie ci na przykład 200 tysięcy, możesz sobie wyjechać się do Jeleniej Góry, prawda? Nie musisz mieszkać. Kto ci każe mieszkać w Warszawie? Kto ci każe mieszkać w Krakowie, naprawdę drogim za 10 lat? Kto ci tam każe mieszkać, prawda? Nikt ci nigdzie nie każe mieszkać. Co z tego, że zarabiasz w Krakowie, czy tam w Warszawie, czy tam gdzieś? Nie wiem, 1000 czy 2000 więcej, jak na przykład w Jeleniej Górze. Jeżeli nieruchomości są 5 razy droższe, tak? To jest bzdura, tak? A tutaj zabrałem Państwa do Jeleniej Góry. Popatrzymy sobie, jak wygląda Jelenia Góra ogólnie, prawda? Popatrzmy, jakie ładne budynki, tak? No i zobaczymy. I tutaj pamiętam, byłem na tej dzielni. No i na przykład ja wolę takie dzielnie. No, mimo to popatrzmy, to są stare bloki, tak? To są stare bloki, ale tu jest miejsce, prawda? Nie tak jak na tej naszej Zaspie czy na naszym Przymorzu, że wiecie, tam są bloki 10-piętrowe, wielka płyta, tylko widzisz bloki, blok przy bloku, 10-piętrowe, jeszcze między tymi blokami uwalają następne 15-piętrowe bloki, szanowni państwo, i się nie ma gdzie ruszać. A popatrzcie, tutaj se ludzie grają, chill out. Popatrzcie, jak piękny chill, grają w piłkę dzieciaki. Oczywiście to jest z roku 2017 zdjęcie, tak jak widzimy, no ale popatrzmy, jaki luzik, prawda? Jeszcze akurat zrobili zdjęcia, gdy jest słoneczko. Gdy jest słoneczko, proszę zobaczyć. O, człowiek z dzieckiem idzie, proszę zobaczyć, no to ludzie z dziećmi na spacerze to bardzo, bardzo rzadki widok, szanowni państwo. A obok wisiało pranie, proszę sobie wyobrazić. Obok wisiało pranie. Kto pranie wywiesza? Przecież prania tak kradną, szanowni państwo. Nie wiem, czy dalej, ale no to czegoś takiego. Popatrzmy tutaj, co tutaj mamy. Tak? O, to już są starsze zdjęcia z 2012 roku.
więc widzimy, że bloki są szare. Widzicie? Z szarych bloków można zrobić naprawdę bardzo fajne miejsce. No bo tutaj mamy zdjęcia tego samego miejsca, tylko z 2012 roku. A teraz widzicie 2017 i popatrzcie, wyremontowane, od razu żyje się inaczej, prawda? Popatrzmy. Kolorowe. Tutaj mnie do Matrixa zabrało. Zaraz to odkleimy. Jesteśmy w Matrixie. Dobra, już wyszło z Matrixa. I jedziemy dalej, szanowni państwo. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, prawda? Popatrzmy, jakaś babka się idzie. O, babcia się idzie. Znaczy babka, no kobieta, no i dobrze. I szanowni państwo, bo tutaj pokazałem jakąś dzielnię, pierwszą lepszą, jakąś taką poboczną, a teraz próbuję państwa zabrać do centrum, z tego co pamiętam, tak? I o co chodzi, bo ja tam bardzo ważne rzeczy pokazywałem i trzeba naprawdę na to spojrzeć. Mówmy sobie wprost, wszystko to, co nam się mówi, wszystko to, co słyszycie w mediach głównego nurtu, sponsorowanych, szanowni państwo, te media są sponsorowane z naszych pieniędzy, ze spółek Skarbu Państwa. To spółki, ja ciągle powtarzam, że spółki Skarbu Państwa sponsorują media, które w znacznym stopniu, szanowni państwo, nas ogłupiają. Dlatego spółki Skarbu Państwa powinny zostać wyprzedane, szanowni państwo, z natychmiastowym skutkiem. Oczywiście nie wyprzedane tam, nie wiem, Niemcom, Francuzom czy tam komuś, tylko sprzedane na giełdzie normalnie Polakom. Przecież każdy może sobie coś kupić, a nie będą bezsensownie, wiecie, w zapadający rynek nieruchomości się inwestowali. To jest głupota, szanowni państwo. Niech idą, inwestują na giełdzie, niech rosną nam nasze firmy duże, szanowni państwo. Miejmy giełdę, tak? Nie ma bogatego kraju bez porządnej giełdy, czy też, wiecie, no, jakichś porządnych, wiecie, porządnych swoich wielkich firm i tak dalej. No chyba nie ma takiego kraju. No nie, Islandia jest, no, bogata taka, na coś w tym stylu, prawda? No ale to jest inny przypadek generalnie. Proszę zobaczyć, to jest generalnie mniej więcej centrum Jeleniej Góry. Widzimy, ile jest do wyremontowania z 2021 roku. Proszę zobaczyć, tam były na sprzedaż te nieruchomości. Może już się sprzedały, ale widzimy, jaka ładna jest Jelenia Góra. Proszę zobaczyć, za dużo samochodów nie ma. No to też nie ma tam takiego wielkiego, gigantycznego ruchu. Nie ma tego. Generalnie tam samochody jeżdżą, ale tam na przykład ja byłem kilkukrotnie w Jeleniej Górze. No to tam te samochody pod wieczór w ogóle mało ich jest, prawda? Proszę zobaczyć, stoją młodzi ludzie sobie na przejściu. Jedziemy dalej, bo proszę zobaczyć, jak wygląda Jelenia Góra. Bardzo fajne, ładne miasto. Na przykład, ja nie wiem, ja na przykład, szanowni państwo, ja na przykład bym wolał osobiście, jeżeli standardem na przykład lecznictwo czy coś i tak dalej nie odbiega tam od standardów takich polskich, no to Jelenia Góra, no to ja nie wiem, po co mieszkać w Krakowie czy w Warszawie za drogim 5 razy, tam przepłacać, stać w tych korkach. Oparcie, nawet w Jeleniej Górze są. Mają, jak to się nazywa, galerie. I proszę zobaczyć, co mamy, jaką galerię mamy w Jeleniej Górze, jakie są sklepy w Jeleniej Górze, zobaczmy. House, Kropp, Hominiu, Reserved, Berishka, Stradivarius, Deichmann. Ale do Media Expert nie chodźcie, bo się nie opłaca generalnie do Media Expert chodzić, prawda? Taka jest rzeczywistość. Cóż, lepiej przez internet kupować. Popatrzcie, są, popatrzcie, jaki on jest duży, tak? Jeżeli ktoś już, wiecie, ja nie jestem jakimś wyznawcą w ogóle, wiecie, tych galerii i tak dalej, no ale popatrzmy, jaka duża galeria, popatrzmy, jaki wielki, niby ktoś myśli Jelenia Góra, a galerie mają, jak można powiedzieć, no, duże miasto dosyć, nie? I tego jest więcej, bo ja wiedziałem, że tam oni mają tam wszystkie sklepy, prawda? Od wszystkich tych takich dyskontów, jak już tak kocha ktoś chodzi do tych dyskontów, tych wszystkich takich, wiecie, międzynarodówek, które są w Polsce, no to w Jeleniej Górze tam wszystko jest. Tam wszystko jest, szanowni państwo, tam są wszystko sklepy, wszystko tam jest, prawda? Góry przede wszystkim są, tak? Czyli można sobie wyskoczyć na narty, ale można sobie też wyskoczyć w lato czy na wiosenkę na hiking, prawda? Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Ja generalnie lubię góry. Ja wiem, że kto żyje w górach, to tam się pewnie śmieje, jak tak mówię, no bo w sumie jak ktoś jest z nad morza, znaczy się chociażby z nad Bałtyku, to nie chodzi ciągle się kąpać tam do tej wody, prawda, tej bałtyckiej, no bo to
no bo jest jaka jest, prawda? Chyba, że w Rewie jest fajnie, w Gdyni, w Rewie, bo tam tak fajnie się w sumie dosyć pływa, tak? Co innego, jeżeli ktoś uprawia jakieś wodne sporty, typu, wiecie, teraz tak latają na tych skating, zapomniałem, jak to się nazywa, prawda? I teraz spróbuję jeszcze raz Państwa zabrać do Jeleniej Góry, bo widzicie, bo się mówi, ja naprawdę nie rozumiem. Ja naprawdę nie rozumiem, szanowni państwo. I proszę zobaczyć, ile tu jest rzeczy. Jak ktoś jest Orlen, jest McDonald's, jest Castorama, widzimy na mapie. Jest wszystko, jest Biedronka, jest Lidl. Wszystko tam jest takiego, jest Leroy Merlin. Proszę zobaczyć, prawda, jak ktoś chce wnętrze i tak dalej. Jest tego cała masa. A tu akurat, bo tutaj się zgubiłem. I tu nie chciało mi wyjść, a tutaj jest taki kościół chyba, to jest w ogóle bardzo piękny kościół, byłem w nim. Bardzo piękny kościół, w ogóle ładny tam. W ogóle Jelenia Góra ma przepiękną architekturę, prawda? Moim zdaniem Jelenia Góra ma piękniejszą architekturę jak Sopot, moim zdaniem. Moim zdaniem, no w ogóle chyba Jelenia Góra nie była zburzona, nie wiem czy była zburzona, wiem jedno. Że Jelenia Góra naprawdę ma piękną architekturę, szanowni państwo, piękne budynki, piękną architekturę. Naprawdę mnie to zastanawia, jak długo będziemy się ogłupiać. Jak długo będziemy się ogłupiać, szanowni państwo, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, tak? Bo ja uważam, że nie można, jeżeli chcemy mieć zdrowy rynek nieruchomości, no to trzeba mówić prawdę o rynku nieruchomości, bo jak nie będziemy, szanowni państwo, mówili prawdy, no to kłamstwo ma krótkie nogi i zawsze coś i tak wyjdzie, a tylko człowiek na głupka wyjdzie. Taka rzeczywistość. Teraz, przepraszam, napiję się kawy. O, tutaj próbuję zabrać do centrum, aby pokazać piękną starówkę ich w Jeleniej Górze, bo ona jest tam dalej. Popatrzmy, jakie piękne kamienice. Piękne kamienice, tak? Bo ostatnio pokazywałem na przykład, co tam pokazywałem, Walencja, jaka jest piękna, tak? Bo nam się też próbuje obrzydzić tanie nieruchomości na przykład w Hiszpanii, tak? No ale popatrzmy, my też mamy tanie nieruchomości. My też mamy tanie nieruchomości i także w tak pięknym miejscu, z tak piękną architekturą jak Jelenia Góra, prawda? Tylko warto by było właśnie, jeżeli ktoś chce kupić, zamieszkać w Jeleniej Górze, warto popytać, co się dzieje w Jeleniej Górze, dlaczego tak tanio, czy tylko dlatego, bo po prostu Jelenia Góra się wyludnia, czy dlatego, że zabronili palić węglem i drewnem, czy z jakichś innych powodów, szanowni państwo, może szpitale zamykają, może nie ma opieki zdrowotnej, no trzeba zadawać sobie takie pytania, prawda? A może miasto sprzedaje coraz więcej nieruchomości. Proszę bardzo, chcecie Biedronkę? Macie Biedronkę, szanowni państwo. To popatrzcie, jaka ładna architektura. Popatrzcie, jaka perełka. Cudo, szanowni państwo. Cudo, tak? Cudo. Popatrzcie, tam jest pięknie, szanowni państwo. To jest po prostu pięknie. Tu mi się zawiesiło. Popatrzcie, jak tam pusto generalnie jest. I o to właśnie chodzi, nie? Że jeżeli ktoś chce mieć święty spokój, tutaj w tym kościele byłem, też piękny kościół. A tutaj co to jest? Polsko-czeski browar. Kunszt piwowarski. No i szanowni państwo, proszę patrzmy, jaka piękna architektura jest w Jeleniej Górze. Jak to może cieszyć oko wszystko. Proszę zobaczyć. I to jest dopiero początek, bo tam dalej Jelenia Góra jest jeszcze ładniejsza. A przede wszystkim z Jeleniej Góry widać przepiękne polskie góry, szanowni państwo, polsko-czeskie. I naprawdę, jeżeli ktoś pracuje przez internet, jeżeli ktoś nie potrzebuje mieszkać w jakimś tam mieście, czy być, czy ma pieniądze i tak dalej, to naprawdę. Ja nikogo nie namawiam do wyjazdu do Jeleniej Góry, ale pokazuję, jakie są makabryczne, jakie są, szanowni państwo, makabryczne różnice już teraz, jakie są makabryczne różnice już teraz. Proszę zobaczyć, jaka ładna starówka. Ładna, jelenie wszędzie, bo to Jelenia Góra. Jelenie, dobrze, że nie zombie. Dobrze, że nie zombie, prawda?
Tak więc widzimy, że wcale nie musi być tak, jak się nam wmawia. Prawda? Nie jest tak, jak nam się wmawia. I oczywiście zaraz wyjdą ludzie, nie, no ty musisz kupić 6 razy drożej. Ty musisz kupić 6 razy drożej i to najlepiej na kredyt na 15%, żebyś 70 lat to spłacał, tak? A teraz zabiorę Państwa i porównamy te nieruchomości z innymi nieruchomościami. Z tego, co pamiętam, w Europie widzimy, tutaj są te wszystkie nieruchomości, które mamy. Dziobniemy sobie dalej i mamy tutaj jeszcze więcej nieruchomości takich ładnych. Proszę zobaczyć, 275 tysięcy za 46 metrów, 47 metrów kwadratowych. Popatrzmy, popatrzmy, to już jest wyremontowane. No w takim stylu, jakim jest, czerwono, strokato, czarno, prawda, ale popatrzmy, to jest ładny, szanowni Państwo, już mieszkanie za 275 tysięcy złotych, proszę sobie, 50 metrów kwadratowych, tak bardzo ładne mieszkanie w Śródmieściu, szanowni Państwo, w Śródmieściu, proszę sobie to wyobrazić, to jest Śródmieście, w centrum, tak, wiecie ile w centrum Gdańska czy w centrum Sopotu oni chcą za metr kwadratowy po 5 razy więcej. Ja nie wiem, co za sory inwestycyjne ameby to kupują, to jest ich sprawa, no ale oni chcą w centrum tam Warszawy 7 razy, 8 razy więcej, 9 razy więcej, 10 razy. I po co, szanowni Państwo, po co? Po co? Po co? Po co? To w ogóle nie ma żadnego sensu, prawda? Popatrzmy, jedziemy dalej. Tutaj zabiorę Państwa w takim razie teraz na Majorkę. I 22 stopnie, 19, 17, 15, 17, akurat trochę zimniej na Majorce, no ale nie trzeba gazu, widzimy, że nie trzeba gazu i ominijmy te wszystkie ruderki tutaj. Z tego, co pamiętam, na Majorce bardzo dużo znikło nieruchomości i też, co się stało, jest bardzo fajne na tej stronie, na tej idealista.com, prawda, co jest bardzo fajne. Fajne jest to, że zaczęli wrzucać informacje na temat stanów prawnych nieruchomości, bo w Polsce tego się nie wrzuca, prawda? Czyli pokazuje się, że jest tam problem prawny, dzięki temu wiemy, że bezsensownie takie nieruchomości kupować, bo będą problemy, ale nie ma nic straconego, bo jeżeli popatrzymy na Majorce, to jest dużo takich nieruchomości bez problemów prawnych i proszę zobaczyć, na przykład tutaj mamy nieruchomości za 70 tysięcy złotych. Czyli wiecie, no 299 tysięcy, 70 tysięcy euro, czyli za 299 tysięcy złotych. Tak? Drożej niż w Jeleniej Górze, ale to jest Majorka. I za 299 tysięcy złotych widzimy, że tu jest nieruchomość 94-metrowa. 94 metry zniżyli o 3,5 kafla, widzimy obok, z 73500 na 70, no to proszę sobie wyobrazić, żeby sprzedali za 65, no to jest 280, czy tam 270, czy tam 260 tysięcy złotych. No to są ceny troszeczkę wyższe niż w Jeleniej Górze, ale to i tak jest mega taniej niż w jakimś tam Krakowie, prawda? Czy w jakiejś tam Warszawie, prawda? Czy nie wspominając o jakimś tam Sopocie, prawda? Majorka, no sorry. Zapytajcie, gdzie wolisz mieszkać? Na Majorce czy w Sopocie? Ja wolę na Majorce, szanowni Państwo, niż w Sopocie. Naprawdę wolę na Majorce niż w Sopocie, nie? Naprawdę. No jeżeli nie potrzebujesz pracy, prawda, masz swoją własną pracę, masz jakiś tam majątek, masz jakieś tam renty, prawda, i tak dalej, pieniądze, tak? No to lepiej mieszkać na Majorce, bo tam jest finalnie fajnie ciepło, nie ma zimy, nie ma smrodu, prawda, nie ma zimy, nie ma ciemno, jest jasno, prawda, jest ciepło, prawda, morze jest czyste przede wszystkim, ładne, wiecie, no morze śródziemne, no, szanowni Państwo, no nie oszukujmy się, prawda, popatrzcie, ile jest nieruchomości na Majorce, bardzo tanich. Dlaczego pokazuję Majorkę? Bo chciałem pokazać, że w Jeleniej Górze już jest taniej niż na Majorce. Chociażby wizualnie. Choć na Majorce też można kupić tak samo tanio jak w Jeleniej Górze. Ale na tej stronie akurat. Na Jeleniej Górze jest, można powiedzieć, w stosunku do tego, co nam się wmawia, ultra tanio w Jeleniej Górze. Ale na Majorce jest też ultra tanio, tylko troszeczkę gorzej niż w Jeleniej Górze. Ale i tak jest, szanowni Państwo, znacznie taniej niż w Warszawie i Krakowie.
niż w Warszawie i Krakowie, szanowni państwo. Taka rzeczywistość. Proszę zobaczyć, tutaj masa nieruchomości jest na Majorce w bardzo niskich cenach. Tak więc podsumowując, szanowni państwo, te dane wszystkie te wizualne, widzimy, że no, Jelenia Góra tania. Majorka troszeczkę droższa niż Jelenia Góra, ale i tak trzy razy tańsza niż Kraków i Warszawa. I dlatego chciałem to nagrać i dlatego jeszcze raz i pokazać, że mimo tego, że nam się wmawia, wpaja takie rzeczy, Jelenia Góra jest jakoś super, super, super tania, ale Majorka jest tak samo super, super tania. No, troszeczkę droższa, troszeczkę, ale to nie wiemy, może w tej samej cenie, bo jak się pojedzie na miejsce, może być inaczej. Jak się ubije, może być inaczej. Tylko, że na samym końcu w Polsce mamy coś takiego jak zimę. I to trzeba ogrzewać, to trzeba opalać, szanowni państwo, witaminę D jeść i tak dalej. Wiadomo, że tam są inne mankamenty, ale widzimy, że można tą całą narrację o tym wzroście cen nieruchomości, nie wiadomo jakim, rozbić jak butelkę. Dziękuję serdecznie, zapraszam do udostępniania tego filmu na swoich social mediach, na Twitterze, Facebooku, Instagramie, szanowni państwo, TikToku, na wszystkich innych social mediach, wysłać w SMS-ie, wysłać w mailu do wszystkich swoich znajomych, w SMS-ie, na WhatsAppie, na Messengerze do wszystkich swoich znajomych, szanowni państwo, wysyłajcie, pokazujcie to na swoich uniwersytetach, pokazujcie, szanowni państwo, to swoim uczniom na uniwersytetach, niech uczniowie pokazują, studenci swoim wykładowcom. Zrozummy, usuńmy razem głupotę z naszego narodu, szanowni państwo, a przede wszystkim zapraszam do obejrzenia następnego filmu, bo mogą być to mimo tego jeszcze ważniejsze informacje, aniżeli te, które tutaj przekazałem. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.